Cześć. Cześć panowie. Kolejny... Witamy kolejny weekend na rybach. Dokładnie, kolejna wędkarska przygoda. Dzisiaj mamy prawdziwą wiosnę, jest około 20 stopni. W końcu liczymy na to, że ryby dzisiaj będą już aktywne na tych przelewach. Wiadomo, jeszcze zostało półtora tygodnia i będziemy w maju już łowić tego bolenia. Na chwilę obecną skupiamy się na jaziu i kleniu. Dzisiaj chcielibyśmy troszeczkę więcej poopowiadać, w jakich miejscach łowimy, na jakie przynęty. Ja pokażę swoje woblery, którymi łowię. Tomek, mam nadzieję, pokaże swoje obrotówki. Pokażemy sposoby prowadzenia tych przynęt. Mam nadzieję, że pokażemy również wam ryby złowione dzisiaj na te przynęty. Dzisiaj zrobimy taki mały poradnik, jak łowić. Dzisiaj zrobimy dokładnie. Ołżańskie ostrogi. Łowimy przede wszystkim na chwilę obecną z łódki, ale też powiemy, jak mniej więcej ustawiać się od brzegu, dlaczego łowimy te ryby przede wszystkim na przelewach. No zobaczymy, co z tego będzie. Przepustki mamy do wieczora, także miejmy nadzieję, że do 19 coś tam dzisiaj wykręcimy. No, pogoda jest naprawdę dzisiaj fajna. Jest... Pierwszy raz taki prawdziwy dzień wiosny. Dokładnie, ja mam pod spodem krótki rękaw i myślę, że będzie wykorzystany dzisiaj. Będziemy w robocie wyglądać jak robole. No więc zbroimy się i zaczynamy wędkowanie. I czekamy na pierwsze ryby. Puszczam. Co, klasycznie obrotówką? Tak, zresztą psika. Czekaj. Wiesz, troszeczkę dzisiaj wieje. Możemy mieć problem, ale to staniemy troszeczkę niżej najwyżej, nie? Albo będziemy całkiem wysoko szukać ryby. Zobaczymy. Na razie zbroimy się. Dzisiaj poszukamy ryb troszeczkę płycej, mocno na początku, a później zobaczymy już klasycznie z DR-ami, o czym powiemy wam za chwilę, dlaczego tak łowimy. Na chwilę obecną leci 4-centymetrowy wobler, ostatnio na niego był boleniowy przyłów, zobaczymy, co dzisiaj będzie. Miejmy nadzieję, że klenie może już są i będą walić w ten wobler. To jest duży wobler, także liczymy na spore ryby dzisiaj. Jak tam? To chyba troszeczkę za daleko stoimy, nie? Od tak, tego przelewu. Nie możemy się dorzucić. Nie możemy się na kant dorzucić. Musimy podpłynąć trochę bliżej. Wiesz, no tą główkę. No co, chyba już jest spalona, zobaczymy troszeczkę niżej, nie? No jeszcze próbuję stąd. Może te, które dalej stąd. Jak mi się udało. Troszeczkę wyżej. Może dojść. Spróbuję. Może coś tam będzie się działo. Tam masz? Nie wiem, co jest za ciebie. Prawdopodobnie okoń. Tak, okonek. O, widzisz. Pierwsza rybka dzisiaj. I to jak na nasze odrzańskie warunki już taki... Nawet okonek fajny. Tak. Czy ja wiem, czy on taki maluch, jak na odrzańskie standardy. O, taki okonek. Ale łyknął. Nie wiem, czy nie będę musiał. A masz szczypce? Bo ja chyba nawet nie wiem. Mam szczypce, muszę sobie no. Tam szczypcami. Całkiem przyjemna ryba już, nie? Tak. Jak na okonie, na odrzańskie warunki, no to już całkiem fajne. No
tutaj do wody. Dawaj go do wody. Ale widzę, że już jest wytarty. Tak, wiesz? No część już jest wytarta na pewno. Coś się ścieramy. Próbujemy teraz na następnej główce. Podobny charakter ma. No, zobaczymy, może też tam będą stały. Musimy szukać przelewów płytkich. Z dosyć wolną wodą. Z dosyć wolną wodą, bo to jeszcze nie są... Jeszcze ryby nie stoją tak jak typowo w lecie. Będziemy próbować. Małego okonka z napływu ściągnięty. Okonie stoją tam, gdzie jazie i klejnie. To nie jest prawda, że jak złowimy okonia, to na pewno tam nie będzie jazie i klejnie. Jakiś czas trzeba sprawdzić, czy kotwice nie są porozginane, szczególnie gdy są zaczepy. No i też trzeba co jakiś czas sprawdzić jej ostrość, nie? Tak, dokładnie. Jak jest w miarę ostra, no to na pewno te ryby będą tam pewnie siadać. Teraz jest ok. Zmieniliśmy główkę na następną. No, z takim fajnym, szerokim przelewem. Przelew, fajny? Na końcu z dosyć wyraźnym kantem. Zaraz zobaczymy, może będą ryby. Pierwszy rzut na razie nic nie dał, jedziemy dalej. Próbujemy, ja to spróbuję. Szpiegu widzę przelew, obławia, a ja spróbuję obławić napływ tej główki. Zobaczymy. Może akurat coś będzie. Fajny, naprawdę fajna główka. Co zakładasz, Szpiegu? Dużo obrotówkę jedynkę, wiesz? Zobaczymy, bo tam widziałem jakieś tam lekkie pstryknięcia w bober. Miałem ryby, nie mogę zaciąć. Albo jakieś małe okonie, albo jakieś małe kleniki. Zobaczymy, wrzucę troszeczkę wyżej i delikatnie ją tam wrzucę, wpuszczę w ten kant. Kolejna miejscówka. Mieliśmy fajny przelew przed chwilą, ale no nic, pusto, dosłownie pusto, a tak pięknie wyglądało, była taka wlewka, taki prożek nawet. No niestety się nie udało, Szpiegu, próbujemy dalej tutaj, nie? Strasznie wieje i tu wieje tak, że nam fa. Ciężko rzuca. Ciężko się rzuca, nie? No dobra, próbujemy, może akurat coś tutaj będzie stało. Tych warunków pogodowych. Warunki są kozackie, nie powiem. Obrotówką rzucamy sobie w twarz.
strasznie wieje. No niestety, ale pamiętasz, w tamtym roku jak zawsze wiało, to zawsze były ryby, nie? Ale teraz mamy końcówkę kwietnia, no i widzisz, te klenie, czy tam i te jaziki trzeba mocno wypracować na tych napływach. One nie stoją jeszcze na przemiałach, stoją centralnie w klatce na skraju przelewu. No zobaczymy, no nie jest za ciekawie, a rzucać 15 razy 10 metrów przed siebie, no to nie jest nic przyjemnego. Właśnie, problem jest taki, że się nie możemy dorzucić. Woblery stają centralnie w powietrzu, nawet już zakładałem 6-gramowe woblery tonące i dalej jest problem. Tym bardziej, że w ogóle woblery są dzisiaj olewane przez wszystkie. Kolejną rybkę. Nie wiem, co to jest. Mocne uderzenie było. Zaraz zobaczymy. Bolenik. Bolenik ma. Czuł boleniowy. Dziecko boleni. Na obrotóweczkę. Taki malutki bolenik. Do wody wraca. To taki poobdzierany. No, coś go musiało walnąć. Dwójeczka ABC z taką paletką. Może będzie dawała rybę. Mały okonek się trafił, który za chwilę wróci do wody, a my łowimy dalej. Nie, Grzegorz? Staramy się coś. Zaczepiliśmy się i mi się poszczępiła trochę ta linka. A nie chcemy tracić ryb przy takich akcjach. Zmieniliśmy miejscówkę, bo tam gdzie byliśmy to tak wiało, że normalnie po prostu nie szło rzucać, rzucaliśmy sobie w twarz. Szpiegułabym się, coś tu będzie? Nie, zobaczymy, coś tam się pokazało przed chwilą. Mówisz, że coś... Chciałeś współpracować, no to ciężko powiedzieć. Będziemy próbować, nie? Tak, no ten przelew dawał nam w tamtym roku latem ładne ryby. Dokładnie, przelewik jest bardzo fajny. Na latem no spróbujemy teraz, no. Oby coś jeszcze nam się udało. Zastanawiam się wyżej, gdyby też tak nie było, no wczoraj. Ciepło. No czas najwyższy. No i zobacz, tutaj jest zupełnie inaczej niż tam.
Jesteśmy na ustawieni na wprost Oczyńskiego przelewu i chcemy złowić jazia i klenia. Szpygu, powiedz mi, jak tu łowić z tej główki? Na tą odrą. Generalnie staramy się stanąć troszeczkę powyżej tego przelewu, jakieś 3-4 metry mniej więcej od osi i około 20 do 25 metrów od główki. Obmacujemy wtedy tak naprawdę sam szczyt główki, no i nasze przynęty wtedy też latają po przelewach. Wydaje mi się, że to jest jedno z lepszych ustawień, bo tak naprawdę możemy puścić sobie przynętę w poprzek warkocza i nie zabierać i nie zwijać jej kołowrotkiem. Rzucamy wtedy ponad przelew, w przypadku woblera 2-3 obroty korką, żeby on troszeczkę wjechał. No i tylko kasowanie luzu. Ten wobler zaczyna wtedy latać po całym przelewie. Jeżeli są ryby aktywne, no to przeważnie są brania. Powiedz mi, a gdzie stoją teraz w tym okresie jazie na główkach? Znaczy, no wiesz, no to co ostatnio było łowione i ty w tygodniu, i to co było dzisiaj, i to co łowiliśmy do tej pory. Chodzi na to, że te ryby nie stoją jeszcze w samym nurcie. My próbujemy ich tam szukać, ale z tego co widać, one stoją troszeczkę jeszcze w klatce, bardziej na spokojnej wodzie. Często zdarza się okoniowy przyłów. Świadczy to o tym, że tam najprawdopodobniej są zgromadzone wszystkie ryby, które zamierzamy łowić. No nie mamy jakiegoś szczęścia w ostatnich dniach do dużego klenia, ale no poczekamy. Wydaje mi się, że też one tam powinny być. W związku z tym, że było parę pytań odnośnie na co łowimy, na jakie przynęty, gdzie łowimy, jakie kolory, jakie wielkości, jaka gramatura tych przynęt, czy są pływające, czy tonące, chciałbym wam mniej więcej pokazać to, czym ja łowię swoje klenie i jazie na odrze. Mam tutaj taki delikatny przegląd swojego pudełka. Podstawowa broń na odrzańskie klenie i jazie to jest w ogóle 3,5 cm. Bonito. Ten ma już wymienione kółeczka, na mocniejsze kotwice też są mocniejsze, jest to bodajże model kleń. Ten jest pływający, kolor bardzo fajny, zwłaszcza latem bardzo fajne ryby dawał. To jest jeden z boniciaków, tutaj jest kolejny, troszeczkę ciemniejszy. Jeszcze w standardzie uzbrojony, też już parę ryb na niego w tamtym roku wyjechało. Kolejnymi woblerami są woblery Dorado, Alaska, bardzo fajnie trzymają się wody. Wydaje mi się, że wchodzą troszeczkę głębiej niż Bonito. Wersja tonąca waży 6 gram, można naprawdę łowić na grubych przelewach, można daleko tym machnąć. No widać, ten chyba jeszcze po rybie jest jakiś porozginany na kotwicy. Bardzo fajny kolor, ta zieleń też daje ryby. Kolejnymi przynętami są przynęty troszeczkę płycej schodzące, są to woblery Jacka Zwolskiego. Jeden malowany w golda, drugi taki gold tiger. No ten złowił ostatnio jako poleniowy przyłów. Tego dopiero testuję. Bardzo fajnie trzymają się wody. Nie jestem w stanie ich wyrwać ani wywrócić w przelewie. Naprawdę szczerze polecam te woblery. Kolejnymi woblerami są Hornety czwórki. Tutaj kolor Days, tutaj kolor Trout. Też bardzo fajne woblery, troszeczkę mniej ważą, ale przy dobrych warunkach atmosferycznych też można nimi w miarę rzucić. Też bardzo fajnie trzymają się wody, nie jestem w stanie ich wyrwać. Nie ma jakichś problemów z ustawieniem ich, ani jakichkolwiek innych problemów. To jest mój wobler, robiony na podobieństwo woblera Sendala. Ten połowił już naprawdę dużo ryby, bo i łowi i klenie, i jazie, i jakieś tam bolenie na warcie połowił mi zeszłego roku, a także szczupaki. Bardzo fajny wobler, zarówno na łowienie z łodzi, a także na łowienie z brzegu. Można go daleko dosyć rzucić, to jest jakaś tam moja inwencja, ja troszeczkę więcej tutaj łowiu dałem. Świetnie trzyma się wody, jest to wobler z pianki, srebrny, zielony grzbiet, czerwień od dołu, także tak to wygląda. Zmieniam tego mepsa na żółtą, wiesz, chcę spróbować na jakąś złotą. Inny kolor? No zobaczymy. No. Ja mam złotego woblera teraz założonego, także zobaczymy co będzie się na niego działo. O, tutaj mam złotą. Spróbujemy na złotą.
Pokaż ją. Taka samoróbka. Ładny kolor. Bardzo fajna. Nie będę pokazywał wam jak się wiąże. Dlatego, że w internecie jest masę poradników odnośnie wiązania. I nie tylko wiązania. Na przykład bardzo fajny jest kanał, który nazywa się Wędkarska Tuba. Bardzo polecam. Są tam różnego rodzaju poradniki, jak dozbroić przynęty. Nawet jest poradnik, jak zakonserwować i wyczyścić rolkę od kołowrotka. Bardzo fajny kanał, naprawdę polecam. Są też tam filmy z wypraw wędkarskich, nagrane w fajnym klimacie. Że można się poczuć naprawdę, jakby było się tam nad wodą. Pozdrawiam przy okazji Artura i Pawła z Wędkarskiej Tuby. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy na jakimś wspólnym mówieniu, czy to nad Odrą, czy nad Wisłą. A teraz próbuję łowić dalej jazie i klenie. Piekło powiedział parę słów na temat wulerów, na jakie łowi. A ja, jako że lubię łowić jazie i klenie na obrotówki, chciałem wam pokazać, na jakie ja łowię. Główną moją bronią jest MEPS w rozmiarze 0 i 1. Kolor to zależy od pory roku. Wiosną dobrze spisuje się kolor miedziany, ale takim uniwersalnym kolorem dla mnie to jest kolor srebrny. Z obrotówek bardzo fajne są obrotówki Piotra Lipca. Fajnie wykonane. Część z nich ma chwościk. Występują w różnych rozmiarach, w różnych kolorach. Można dobrać coś pod siebie. Są bardzo fajne, dlatego że kręcą skrzydełką praktycznie od razu, jak tylko wpadnie do wody. Następną fajną obrotówką jest obrotówka z firmy ABC. Też mam kilka rodzajów tych obrotówek. Tu mam akurat taką z wybitą łuską. Bardzo dobra obrotówka, też nam dawa mi i szpiegowi fajne jazie, fajne klenie. Dobrze kręci skrzydełko, a to też ma znaczenie i nie są drogie przede wszystkim. Widzę, jak się tam szamocze. No. Holy, Tomek, bo zaraz ten. Nie. On musi się wyszaleć, wiesz? No ja wiem, ale po przelewie jakbyś go wyciągnął w górę, to jeszcze wiesz, jeszcze mogłoby być inny. Trzyma skubany mocno. A to chyba, wiesz co, to mi na klenia chyba wygląda, wiesz? No zaraz zobaczymy. No taki pyszek żółty jest, to chyba jaś. Zaraz zobaczymy, co to jest. Co to za rybka? No wiesz, zobacz, jak się trzyma nad nami, to wygląda na klenia. Tak. Nie, jaś tak? I to bardzo duży. Bo nie widzę ogona. Jaś, ale duży, ładny jaś. Dasz radę? Ty, ja nie patrzę, on za wargę wisi tylko, ty. No to co, no zobaczymy, najwyżej wiesz. Ale duży jaś. Próbuję. Nie mam draka. No nie wzięliśmy. Nie mogę go objąć, taki wielki. Zobacz, jaka klucha. Takie jazisko. Super. Piękny, gruby jaś z Odry. Nie mogę go objąć. Nie chcę, żeby się tu szamotał. Wspaniała ryba. Ciekawe. Wspaniała ryba. Odrzański jaś z Odry. No. Patrz, jaką ma pijawkę tutaj na ogonie. No widzisz, no ryby jeszcze widocznie stoją przy dnie. Pokaż go jeszcze raz. Zaraz ja ci zrobię parę fotek, bo wziąłem aparat. Takie piękne jazisko. Zaraz go zmierzymy, ile ma. No. Gruby jaziorek. Zobaczcie. Czekaj, zrobię ci jakieś zdjęcie. Aha. Z ręki go wypuszczę. Jazik wędruje do wody.
Poszedł. Poszedł. Nie wiem, czy nie mamy bolem, wiesz? Pewnie jakąś rybkę chowuje, że chce? Tak, bolenik. Bolenik? Bolenik się trafił. Na przyłów. Na co? Na bonito? Nie, na obrotówkę, bo tak jak mówiłem. Chciałem już zmienić. A ławy? No ale jest. Ale jest. Aż nie udało. Trzeba odróżnić klenia od jazia. Czy wiesz, to tak naprawdę podobne do siebie ryby, jednak zupełnie inaczej wyglądają. Jaś przy wielkości około 50 cm będzie bardzo okrągły, klen jest jednak taki bardziej podłużny. A ogon? To poczekaj, tylko go wypnę. No kleń ma na pewno też inną łuskę. Tak, taką bardziej... Jest to łuska, jak widać, troszeczkę grubsza. Nie widzę, zasłaniasz ręką. Zobacz, ta łuska jest troszeczkę grubsza. No i te płetwy są zupełnie inne. A klenia jest taka troszeczkę bardziej wypukła, jaź ma taką bardziej wciętą. No i głowa przede wszystkim. Klenia ma pyszczek. Klenia ma znacznie większy łeb. Jest bardziej taki płaski. Otwór gębowy też jest zdecydowanie większy. Tak. Przy takich małych rybach to mogą jeszcze dochodzić jakieś pomyłki, ale przy rybie około 50 cm na pewno nie pomylimy. Dokładnie. Że tak to wygląda. Niech płynie i woła babcie, bo jakiś deficyt dużych ryb mamy. Tleniowatych ostatnimi czasy. Cze? Na zakończenie dnia? A się trzyma tego lotu. No to klejem będzie coś czuje, wiesz? To taki dosyć fajny. Tym razem w przelewie sam stało. Nie na napływie, tylko w przelewie. I to na klenia wygląda, wiesz? Tak? Tak, ja widziałem od razu płetwy takie, że... Zobaczcie. Patrz jak chodzi. Kleń. O, dokładnie. Tak, to tak. Bardzo ładne. Nie chcę się podnieść, nie? Nie. A niech ten kotel jest na krótko, tak? Nie, on tam już chyba ma powoli dosyć. Czekaj, nie mogę kamerą go ci ująć. O, jeszcze to mamy. O, teraz go widać. Uciekł. Że sam, bo, co ja powiem? Tego. Nic nie powiem, bo... Pokaż ręce, jak ci chodzą. No, bywa i tak, no, bardzo ładny klęń był, podejrzewam, że około 50 cm miał. No pod 50 podjeżdżał. No wypiął się, no niestety. Ale zobacz, co jest grane, że nie stoją po tych płytkich przelewach, tylko centralnie w grubych przemiałach, no. Nie? No.
tak jak już by, wiesz, się przestawiły na normalne żarcie. Nie? No zobaczymy, nie? To panowie, dzień zbliża się ku końcu. Kończymy na dzisiaj nasze klęto, mówił ładnego klenia spiął. Ja dzisiaj nie miałem zbyt dużo szczęścia, jakiś tam mały bolenik, do tego jakiś tam nieduży klenik. No zobaczymy, może w tygodniu wyskoczymy, a jak nie, to kolejny weekend znowu na wodzie. Dalej będziemy szukać kleni, jazi i powoli będziemy czekać na bolenie. No tak, no dobrze dzisiaj połowiliśmy, ładny kleń nam siadł, ładny jasi, ładnego jazia złowiłem. Kurde, no niestety na koniec sam... Kleń spadł? Spadł ładny kleń, naprawdę ładny, ale jak sami wiecie, takie jest wędkarstwo. Niekiedy tak no bywa, że ryby się spinają. Pokory, a dzisiaj warunki w pewnym momencie naprawdę powodowały to, że już mieliśmy niezły kryzys. No ale przeczekaliśmy ten wiatr, na chwilę obecną już w ogóle nie wieje. No i oby do następnego razu. Dokładnie, dziękujemy, może następnym razem już będzie lepiej. Do zobaczenia. Dzięki, na razie, cześć.